okej, już pokazywałem tej ryż, teraz pokazuję tej ryba. Ale wiesz to, najważniejsze, czekaj, jest, że bardzo mało czas mam, bardzo głodny jestem i potrzebuję czas do bardzo dobrego. Kanapki nie pasuje dla mnie. Musi być czas konkretnego, smacznego, autentycznego. To ryba mam i będzie bardzo, bardzo szybko. Jak to robimy? Potrzebujemy ryba, fillet, tutaj mam pstrąg, świeży oczywiście, lemonka, połowy albo jeden, tyle imbier, czosnek i to jest 2,5 albo 3 cebula. I bardzo ważne jest pasta green Thai curry, zielone tajski pasta, 1,5 łyżeczka. To co robimy? Ok, to wszystko cebula tutaj, daję wszystko tu, szybko będzie i mieszamy tego też, tej pasta całe też. Dobra, ok, to imbier taki duży, duży kawałek, dlatego wszystko będzie do miksera. Duży kawałek, szybko, najszybciej, ale uważaj twoje paluszki też. Paluszek chyba. Czosnek też. Tak, cały. Dobra, cytryna nie chce, że tej pestka też będzie. To musi uważać za tej pestka, jeśli nie, to będzie gorzki. Dobra, wiesz to, tutaj musi być jeden cały, nawet 1,5. Łyżeczka cukier, brązowy zawsze ja wolę. Jeden łyżeczka sól też. I tutaj mam 0,5 kostka ryba, to jest, kupiłem z Tajlandii. I może być jakikolwiek, może być jakikolwiek, nie mam problemu. I mieszamy wszystko razem. Ok, to 1, 2, 3. O, super. Dobra. Już, wystarczy, dlatego nie chcemy tak ubrać, że bardzo drobne. Już jest zrobione, tutaj damy. Dzisiaj bardzo szybko, szybko, bardzo głodne jesteśmy. To wszystko bardzo, bardzo szybko. Okej, musi być, o, jeden rzecz zapomniałem, że tej ryba, zrób tak, scoring po angielsku, nie wiem po polsku, ale rozumiesz, to będzie super. Okej, wiesz co, jeśli jest trochę woda, widzisz, tyle woda, to jest niedobre. Dla patelki, to woda wyrzucimy i mieszamy albo dwa ręka, nie chciałbym korzystać, ale dobra. Aha. Na przykład zaczynamy z tego. Mocno pilnuj, że tej przyprawa jest w środku, tam. Okej, okay. To jest łyżeczka oleju. Patelki już jest gorące, to spokojnie damy nasze ryba, ale tej się prawa strona do oleju. O, ekstra. Ok, więcej oleju daje więcej ogień, dlatego ryba nie potrzebuje bardzo długo czas. Wiesz co, to też robimy tak samo do tej drugiej fillet i do patelki. Dobra, teraz już był jakieś 5 minut, dałem mały ogień teraz i muszę zmienić stronę. Wiesz to, tej przyprawa na pewno będzie troszeczkę czarny, ale nie martwi. To nie, na pewno ryba nie palił, tej przyprawa palił trochę. O, brązowe, fajne. Zobacz, okej. I to też od razu ja zmienię. O, super. Okej, dobra, teraz zobaczymy. Wow, zobacz jak fajny kolor jest. To jest naprawdę duży filet. To uważaj, że jeszcze piękne zostaje. No. I napisz mi później naprawdę, że jak to było, jak smakowało. Super, dobra. Jeśli nie masz czasu, to jest taki szybki. Jeśli masz czas, naprawdę polecam, jeśli masz czas, to marynuj dla jeden noc. Tej wszystko, tej pasta był, jeden noc. I naprawdę super, super smak będzie. Teraz chciałbym dzisiaj spróbować, że jak to było po prostu. I myślę, że fajnie, gorąco jest. Naprawdę. Wow, jakie gorąco. Ale jest słodkie.
dlatego dużo cukier daliśmy i tej pasta, cebula, czosnek, imbir razem z delikatny zapach tej tajskiej curry też super jest, naprawdę pyszne. Nie mówię pyszne dlatego, że ja go dodałem, ale naprawdę jest pyszne i proszę spróbuj, powiedz mi jak to było, jeszcze dalej co wy chcesz, że ja gotuję dla was, jakieś sugestia od waszej strony. Cześć, trzymaj się!